wszystkim. Z tej strony zwycięzcy, jak was w kolejnym materiale. Pokaż jak pływasz. Tym razem mamy powtórkę z poprzedniej wersji, czyli z wersji 1.0.11.7. Są też nagrywam tą powtórkę z ekranu, czy też z YouTube'a. Zresztą link do tego postaram się wam dorzucić w karcie. Jak widać, jest to bitwa rankingowa, jest to moja perspektywa już. I też na G-Kurfürście, ponieważ G-Kurfürst jest to moim zdaniem najlepszy pancernik 10 tieru. Tutaj jeszcze na tym nie miałem skórki 3D, tak więc no. Zresztą kupiłem sobie na kilka okrętów skórkę 3D, ponieważ wydałem na golda 300 zł, także no trochę dużo. I zwróćcie uwagę na Kremlina, który aktualnie na minimapce widać płynie za mną, więc w ogóle to też to widzę kwestia błędu powtórki, ponieważ niby skręcam w lewo, a płynę prosto. A mam załadowane niby haeki, a tak naprawdę ładuję, mam załadowane apeki, bo na Kurfürście nie korzystam z haeków, prawie że w ogóle. I jak widać, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to bitwa rankingowa, więc raczej każdemu graczowi by zależało na wygraniu bitewki, więc zobaczymy jak to się rozwinie. Masz wiadomość. Jak widać, jest przeciwnika krążownik, a jeżeli krążownik pokaże burtę, to już może być dość groźnie. A jak już wspomniałem wcześniej, jest to bitwa rankingowa, czyli nie ma tu botów, są same gracze. Sami gracze. Poszła salwa z przednich wież działowych. No, gościu sobie długo pograł. Jak widać, Kremlin z mojej prawej już teraz stoi. Kremlin, czyli Kreml. I po prostu go dobił, albo strzeliliśmy po prostu w tym samym momencie i on po prostu go dobił. A mi weszły dwie cytadele z trzech pocisków. Jak widać, załadowałem już. Przed chwilą tam był pokazany Gierek Kurfürst, albo Kremlin. Jak na razie widać, wygrywamy to. Mamy 502, 504, a oni mają 308 punktów. O, jest Kremlin, który najprawdopodobniej się zatrzymał. No pytanie dlaczego. Ja już faktem zwolniłem do 1/4, aczkolwiek weszło za 4 pociska. 4 pociska mi wyszło. Nie wiem faktem za ile. Chociaż bardzo łatwo można policzyć, bo w prawym górnym rogu było wcześniej pokazana ilość damage i teraz jest pokazana. Tak więc można po wyliczeniach zobaczyć ile, za ile strzeliłem się w Kremlina na przeciwnika. Jak widać, Kreml we mnie nawet nie celuje. A, jeszcze teraz poszła salwa białymi pociskami, czyli są to pociski AP, tudzież przeciwpancerne, zwał jak zwał. Czyli jest to kwestia błędu powtórki, że zaznaczony jest, że jest na haekach. Ja w tym przypadku na Kurfürście miałem dość mały zasięg ostrzału baterii głównej, bo około albo 11,5, albo 12 km. Jak widać, to A nad przeciwnika Kremlinem. Oznacza sfokusowanie ostrzału baterii dodatkowej na właśnie przeciwniku. Bateria dodatkowa z Kremlina strzela do przeciwnika Kremlina. No od czegoś zostały, nie mam pojęcia od czego. I widać, wygraną mamy w kieszeni, ponieważ mamy 514 punktów, oni mają 428. To po pierwsze, po drugie, my mamy 4 żywych, 4 okręty żyją, a o nich tylko 3. Niby mają 2 strefy przejęte, więc teoretycznie im punkty szybciej rosną, ponieważ jest każde 2 punkty za każdą jedną strefę przejętą. A tu dostałem jeszcze od sojusznika, bo cruiser, czyli krążownik, podpłynął mi za dupę. Zresztą krążownik sojuszniczy punktuje w Kremla. Gościu tak naprawdę ma już to przesrane, bo jest 1/3. Ło, tu dostałem za 28 tysięcy, także no trochę słabo, bo wystawiłem się burtą po prostu i dlatego mu weszło w cytadelę we mnie. Bateria dodatkowa już ma bardzo, bardzo dobry wynik, można tak powiedzieć. Ja stwierdziłem, że dobra, ja raszuję. Krążownik też zaczął raszować i tu jest jego błąd. Zwróćcie uwagę, co go się zrobił. Gościu został zatopiony prawie że na full HP od Kremlina. Natomiast ja strzeliłem się za
3 cytadele za 30 coś tysięcy właśnie w Kremla. Jak widać na prawej stronie minimapy, czyli na strefie A. Masz wiadomość. Tak, Coinmaster mi się włączył. W strefie A tamci przegrali. I też zresztą ten krążownik zrobił dość głupi błąd, bo on wypłynął przede mną zamiast za mną. Albo za Kremlem. To wtedy albo ja, albo Kremlin bylibyśmy więcej w stanie wytrzymać niż właśnie niż krążownik, który wystawił się burtą swoją drogą do Kremlina. Który gościu gdzieś płynie centralnie na mnie, jak już zacząłem odbijać. Jeszcze specjalnie zwolnił, żebym jeszcze specjalnie w niego się wpierdzielił. Więc to nie jest możliwe, że gościa wywaliło, bo kiedyś Rumianowi tą bitwę już pokazywałem. Więc nie jest to możliwe, żeby gościa wywaliło, ponieważ gościu specjalnie zwolnił przede mną, żebym już mało co zrobił. I gościu jak na razie stoi, zresztą widać, że mu wieże góra dół chodzą, znaczy działa w wieżach. O, pokazał się przeciwnika Cruiser, czyli krążownik. A swoją drogą bardzo polecam Flinta, jeżeli chodzi o krążowniki. Jest to siódmy albo ósmy tier, siódmy chyba, amerykański krążownik. Po pierwsze, on ma słaby pancerz, natomiast ma bardzo słaby, znaczy bardzo dobrą rate of fire, czyli szybkostrzelność. Oraz ma osłony dymne i torpedy na dość duży zasięg. Gościu ma nick LordRa007. Dostałem styl, to się pali. Chyba Lerwig, styl, to się pali. I stwierdziłem, że jako krążownik ma większą szybkostrzelność i najprawdopodobniej ma też torpedy, to lepiej się sfokusować na przeciwnika krążowniku niż na pancerniku. Jak widać, Kremlin stoi z tyłu i dalej nic nie robi. Właśnie na czacie napisał Focus Hinden, czyli sfokusuj się na Hindenburgu, czyli na krążowniku. Ja tu koniecznie chciałem się ustawić dziobem do Hindenburga. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli się ustawię dziobem do Hindenburga, ma mniejszą powierzchnię do trafienia, niż jeżeli bym płynął dziobem do niego. Znaczy, jakbym płynął dziobem, to ma mniejszą niż jakbym płynął burtą. Ja, to jest bateria dodatkowa, jak ktoś wali. I na szczęście udało mi się zwolnić. I widać... A, dobra, to nie jest powtórka, więc nie pokażę tej umiejętności, ale aktywowało mi się perk na zasięg baterii dodatkowej. W Kurforsie też się wkurzył się w tym. W Kremlinie, który płynie ze mną, jest bateria dodatkowa, więc nie jest to możliwe, żeby gościu nie grał. Gościu po prostu będzie stał z tyłu i kampił. I teraz mamy sytuację taką, że. O, jak widać, dostałem duży kaliber. Że jestem ja na 1/4 HP, co prawda sobie włączyłem regenerację, a niemniej jednak dalej będę miał 1/4, a teraz mam jeszcze mniej. Kremlin jest z tyłu, przesunął się trochę bardziej, czyli tak jak już mówiłem, Kremlin jest w grze. Tak naprawdę jest to wygrana, ponieważ Kremlin jakby coś zrobił. Kremlin i ja jesteśmy w stanie porobić właśnie przeciwnika. Jak widać, tutaj wstrzeliłem się w cytadelę. Z tym, że no, Kurfurs ładuje jakieś 28 sekund, czy prawie 30. Także no trochę długo. Ale też kaliber dział robi swoje. The ship is on fire! Właśnie na czacie napisał, żebym staranował go. Weszło za 15600 i za 5800. Po pierwsze, ja jestem wystawiony do niego burtą. Myślę, że on jest szybszy ode mnie. I już mi jedną za coś. Niestety Vermont nie porobił. Właściwie na Vermoncie przeciwnika nie dość, że ma, że pali się ode mnie. Czyli jak gdzieś w prawym górnym rogu jeszcze mi obrażenia rosną. Właściwie podszedł od komputera. Ja nawet na czacie napisałem, że kill him, you can do it! You can do it, Ozzy! Gościu jest AFK. Przez debila, który jest w Kremlinie,
przegraliśmy bitewkę, więc jeżeli chodzi o personal score, tak się prezentuje wynik końcowy. Mam 207715 obrażeń, 67 trafień, cel z dział baterii głównej, 2 krytyczne, 2 zatopienia, 3 podpalenia, 6 razy trafienie w cytadelę, no to jedno przyjęcie, jedna pomoc w przejęciu bazy i 254 trafienia z dział baterii dodatkowej. I tu nie jest rekord, bo grałem kiedyś z ulubionym, nie pamiętam w jakiej trybie bitwy, ale niemniej jednak tam miałem 700, chyba 70 trafień z dział baterii dodatkowej. Czyli ponad 700 miałem. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, jestem najlepszy pod względem tutaj po pierwsze zatopionych, a jeżeli chodzi o expa, tutaj jak widać jest screen końcowy, jak to jest duży kaliber, to na środku, znaczy obok expa. Widać, tak jak wspomniałem, mam najwięcej expa z całej drużyny. No Kreml gówno tu zrobił tak naprawdę, ma tą samą rangę co ja, aczkolwiek nic nie zrobił i stracił tutaj, widzę, odznakę. Jeżeli chodzi o wynik kredytów, tutaj grałem bez konta premium, a i tak w 250, prawie 252 wyszedłem na czysto. Jeżeli chodzi tutaj o raport szczegółowy, tak się prezentują obrażenia. Także w tym materiale to by było na tyle. Także jeżeli wam się materiał spodobał, dajcie kciuka w górę, jeżeli nie subujecie kanał, to możecie zasubować kanał. Link do powtórki macie albo w karcie, albo w opisie, albo i tu. Także do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć! Like some boots, kick, 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 kick,